Volvo, 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 pętla oliwa. No, tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Przyjechaliśmy tutaj, żeby spotkać się z Olą, która właśnie przyjechała, więc idziemy Oli powiedzieć dzień dobry, bo Ola tutaj ma bardzo wiele wspólnego z tą akcją. Chyba tam już z tyłu stoi. Zobaczymy. Jest! Jest i gwiazda wieczoru. Dobra, słuchajcie, no to poznajcie Olę. Cześć. To jest właśnie Ola. Cześć, witam Was. Dzień dobry. Słuchajcie, i tak jak mówiłem, spotykamy się tutaj z Olą w tym takim dziwnym jakimś krajobrazie, bo ja jestem dzisiaj biało-niebieskim autobusem. Przyjechałem spotkać się z biało-niebieskim autobusem. Z wyjątkowym biało-niebieskim autobusem. I z wyjątkową osobą, bo Ola nabroiła i nominowała nas do Tosia Challenge. I co to jest to Tosia Challenge? Z czym to się je? Zaraz, mam nadzieję, się dowiemy. A nawet jak się nie dowiemy, to na pewno pompki będziemy robić. Ale zacznijmy od tego. Ola, co masz wspólnego z tą akcją? Skąd się to wzięło? Jak to się wzięło? Dlaczego w ogóle? Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Chcieliśmy po prostu pomóc Tosi, jak się o tym dowiedzieliśmy. Strażacy robili pompki dla niej, a my stwierdziliśmy, kurczę, no jesteśmy taką dużą grupą kierowców, zróbmy coś. I tylko rzuciliśmy hasło w ekipie, zrobiliśmy pompki, nominowaliśmy dalej. No i też trafiło na Was. I trafiło na nas. I teraz my będziemy robić pompki. Jakie są ogólnie zasady? Musimy zrobić przynajmniej 10 pompek, tak? Przynajmniej dokładnie. Osoba musi... Nie, że wszyscy razem po jednej pompce i będzie 10 osób. Nie, tak się tak... nie liczy. Aj, kurczę, niedobrze, nie. Niedobrze. Musimy wykonać 10 pompek i wpłacić minimum 5 zł. To jest minimum, które trzeba płacić na konto Tosi, na stronie się pomaga. I dalej nominować kolejne 3 firmy, żeby to się wszystko dalej kręciło. A kogo nominowaliście oprócz nas? Oprócz Was nominowaliśmy, bo tutaj jest akurat taka dodatkowa, specjalna nominacja, bo wcześniej nominowaliśmy ZKM Gdynię, PKA Gdynia i PKT Gdynia, ale stwierdziliśmy, że kurczę, no chcemy więcej, więc nominowaliśmy BP Tour wraz z Tobą, IREX i Kultowy Ikarus. Kultowy Ikarus już... Kultowy Ikarus już zadziałał, już tak, widziałem, tak, w takiej pięknej koszulce wystąpił, normalnie, wskoczył do rozgrzanego do czerwoności Ikarusa i pompki robił, co prawda wadził brzuchem o ziemię, ale my też będziemy, więc no właśnie, więc pozdrawiamy serdecznie. Irex jeszcze nie zareagował. Irex jeszcze nie. To dobrze, jeszcze nie jesteśmy ostatni, jeszcze mamy czas, żeby się zebrać w takim razie do kupy i zrobić coś dobrego i fajnego. I musimy nominować 3 firmy, jeszcze nie zrobiliśmy tej burzy mózgu. Zrobimy burzę mózgów i na pewno określimy, kogo będziemy tam nominować. Ale 3 firmy to muszą być. Minimum 3, ale możemy zrobić 3 i dogrywkę na kolejne 3. No pewnie. Słuchajcie. Liczy się efekt. I to jest właśnie fajne. I będziemy robić pompki. Jakiś musimy scenariusz ciekawy wymyśleć. Tak najlepiej, żeby pompek nie robić, no ale właśnie, ale najważniejsze jest to, żeby pompki robić, tak? Najważniejsze jest to. Kurczę, praca fizyczna. No dobrze, no kierowca w końcu też pracuje fizycznie. A jak się zaczęła ta cała historia z Tosią i z komunikacją miejską? No bo wcześniej to strażacy, rzeczywiście jakieś tam jednostki straży pożarnej walczyły, no ale nie komunikacja miejska. I nagle co się stało, że teraz kierowcy autobusów, pracownicy nadzoru ruchu, dyspozytorzy, pracownicy biurowi robią pompki? Skąd się to wzięło? Wraz z moją wspaniałą ekipą z PKM-u stwierdziliśmy, że kurczę, no... nie będziemy czekać, aż ktoś nas nominuje. Jesteśmy dużą grupą zawodową i... hasło rzuciliśmy, robimy i tak dalej poszło i miejmy nadzieję, że jak najwięcej kierowców będzie brało w tym udział. Czyli jest to ogromna, właściwie całkowita zasługa PKM Team, tak? Dokładnie, można tak stwierdzić. Czyli teraz te wszystkie zarządy, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni, przedsiębiorstwa komunikacyjne, wszyscy robią pompki dzięki Wam. Tak. Czyli możecie być z siebie dumni bez dwóch zdań. Dokładnie. No to nie pozostaje nam nic, jak tylko raz jeszcze oficjalnie zaakceptować ten challenge. Lepiej późno niż wcale, ale... czas na pompki.